Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lubię Komiksy. Dzisiejszą pozycję, którą wam przedstawię, mogę zaproponować tak naprawdę każdemu, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ciekawskim rodzicom, którzy chcieliby poznać, co się tak naprawdę wydarzyło w tajemniczym, ciemnym lesie twórczości Winschulsa. Jeśli chodzi o wydawcę, jest to Kultura Gniewu. I wydała to w sposób naprawdę bardzo piękny. Ja na początku ten komiks tak troszeczkę przeoczyłem, nie, za, nie byłem przekonany, czy będę chciał go kupić, ale nie żałuję, naprawdę. Jeśli chodzi o samą okładkę, to powiem szczerze, że jest po prostu fantastyczna. Nie odda tego film, jak naprawdę wygląda w rzeczywistości, także bardzo dobra robota. Myślę, że to jest jedna z ładniejszych okładek na pewno w tym roku, jakie się ukazały. Dlatego, warto na chwilę spojrzeć na nią i móc się przyjrzeć, jak to zostało pięknie wykonane. Komiks jest oczywiście w twardej oprawie, co jest może niestandardem, jeśli chodzi o ich wydania, jeśli chodzi właśnie o kulturę gniewu, ale w tym wypadku tak jest. Cena okładkowa 79,90, ale oczywiście. Można go kupić taniej. O czym jest komiks? O tym chłopcu, który wraz z rodziną wyrusza do chorej babci. No ale niestety po drodze rodzice zapominają go zabrać z jednego z postojów na tak zwane siusiu, tak? I musi sobie sam poradzić, właśnie podróżując przez las, żeby. Dostać się do domku babci. Nie jest to co prawda historia czerwonego kapturka, ale można by tak ją skojarzyć. Jeśli chodzi o sam komiks, jest bardzo ładnie narysowany, pokolorowany. Przynajmniej dla mnie, tak. Nie jest to typowy komiks, gdzie jak sami widzicie, poszczególne kadry są, że tak powiem. Wrzucone po prostu na czystą kartkę papieru, prawda? Można to zauważyć na każdej stronie, jaka się pojawia w tym komiksie, co jest na pewno troszeczkę innym zabiegiem niż zdążyliśmy przywyknąć do większości komiksów, ale myślę, że to w żaden sposób nie przeszkadza. Jest to podzielone na krótsze rozdziały, co z jednej strony jest nawet dobre, choćby nawet dla młodszej publiki, jeśli chodzi o czytanie, gdyż. Wiadomo, nie każdy jest mistrzem szybkości czytania, i, i czasami będzie potrzebował, może, chwilę odetchnąć. Dlatego uważam, że w tym wypadku jest to dobrze zrealizowane. No a same rysunki są po prostu świetne. Świetne, naprawdę. Ja, tak jak wspomniałem na początku, nie byłem do końca przekonany, ale skusiłem się i powiem szczerze, że zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Komiks jest świetny, naprawdę. Historia jest fajna, z lekkim przymrużeniem oka, ale. Podobała mi się bardzo i z czystym sumieniem mogę ją polecić każdemu. Naprawdę jest, jest fajne czytadło i myślę, że nikt się nie zawiedzie. Nawet właśnie dla swoich pociech, jeżeli ktoś by chciał nabyć ten komiks, to myślę, że też będzie to bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlatego jeszcze raz bardzo go polecam, bo jest warty, jeśli chodzi o, o, o ten egzemplarz, o to, o to wydanie tego komiksu. Dlatego dziękuję wam. Chciałbym też powiedzieć, że jeżeli Wam się to podobało, dajcie znać. Ja cały czas, oczywiście, skupiam się na tym, żeby pokazać więcej, co jest wewnątrz niż na zewnątrz, opowiadając o tych komiksach. Dzięki temu może nie jedna osoba się skusi właśnie akurat na ten komiks, bo naprawdę, o, jeszcze raz powtórzę się, ale polecam go szczerze, bo jest bardzo przyjemnym czytadłem, takim dla każdego, naprawdę, na chwilę odetchnienia od codziennego życia. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia, cześć.